takie palety kupuje się tanie. Ktoś wyprowadzi kontrę? Co ja na te 4500? Że go wrowie drze. Nie jest to może literacka polszczyzna. A mógłbyś wytłumaczyć to, co powiedziałeś, bo ja nie do końca zrozumiałem definicję tego słowa. Przetłumaczysz sobie, zobaczysz. Nie, no powiedz tutaj. Chcesz licytujesz, nie chcesz mnie licytujesz, tyle. No to dokończ, no bo nie wiem. Ale co mam ci dokończyć? Mam ci przetłumaczyć na język polski? Znaczy, to darcie ty jesteś z Polski. Darcie wrowie, nie wiem, co to jest. Co? Może macie jakieś preferencje? Nie wiem, może coś powiesz na ten temat? No, co to powiedziała, tak? Że Arman rozdziela dupę? Co to w ogóle znaczy? W kulturze armiańskiej to jest bardzo... Bardzo duża obraza. Arman tego nie zrozumiał i bardzo dobrze, bo byłaby awantura. Coś czujemy, że i tak będzie. A może coś o licytacji? Właśnie, może wrócimy do tematu. Właśnie zachowujesz, jakbyś polskiego języka nie znał, a teraz to takie nie twoje, to wiesz, co ci powiem, nie na miejscu jest niejednokrotnie. Po co tu się napinasz, bo co? Słuchaj, ja sobie w życiu nie pozwolę, żeby jakiś pajac tak mówił do mojej kobiety. Mnie też takie nie licytujemy, 4,5 tysiące dałem, licytujecie to czy odpadacie? To jakieś konkretne teksty. Tak jest. Skończmy na takim głupim tem. No ale co, kto zaczął? Ojojoj. Kto sprowokował sytuację? No nie, no przecież to nie ja zacząłem i to nie ja obraziłem Roberta, tylko Julia obraziła Armana. Słuchaj, nienawidzę, jak ktoś kpi. I to nie kpi jeszcze z żartu, tylko tak naprawdę na serio. Ale on ma zawsze słaby żart, on po prostu jest od słabego żartu, do wszystkich się czepia, tak naprawdę do wszystkich się przypiernicza. I to nie jest pierwsza sytuacja, tylko tych sytuacji było x. Kto zaczął, ten zaczął. Każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie. No ja tu kontynuuję ten temat, to co? Robert, uspokój się. To dajecie 4600 czy co? No słuchajcie, licytujmy dalej, już tam się nie... Tak. Tylko licytujmy, bo przedłużamy. Nie, niech sobie, żebym tu w dupie. Tylko z nim licytacja. Bo my jesteśmy tutaj, żeby zarabiać, a nie pokazywać swoje... Dokładnie. Jedna oferta i brawo. Tak. Brawo. Jak mówią handlarze juniorzy, było grubo. Nigdy się nie przypi***ł do mojej się rozmawiam normalnie. Nie przypi***ł się, pytam się. To niż taki tekstów do Armana, do mojego wspólnika. Nie, to generalnie, szczerze? Na mnie to nie wiesz, jak to działa. Po prostu źle zareagował, tak? Bo zamiast Julii zwrócić uwagę i byłoby okej, okay, to on wszedł zaparte, że ja mu żony nie obrażał. Ale czym ja mu żonę obraziłem? To jest obraza. Nie znasz kultury męskiej. A dla mnie... No. Także wiesz. Ktoś jak się przypi***a do mojej, to zakurzy. Ktoś się przypi***a do mojego wspólnika, tak samo. Żebyście wiedzieli na przyszłość. No, będzie, mówię, małe.